Mycukę władować tam do tego, do Shenzhou południowego z północnego. Południowego, tak? No południowego do... na północny. Chcę wiedzieć, czy oni będą jakieś kurwa armię. Chyba nie. O, gwiazdka. 4. Dobra. No to robimy blitzkrieg w 3 strony. Mówisz, że stać się na to? Dobra, tylko coś ja miałem zrobić, a żeś mnie ten... dobra, może drogi pobuduję. Tutaj takie bidne te... Nie, w sumie dobra. No, nie wiem, sprawdzić. Nie, skoro wszędzie mam takie, to już nie będę się bawić w jakieś lepsze ulepszanie. Tu się buduje miasto, tak. Ja się nie podźwignę po tym. Kuźwa, no coś miałem zrobić, ale oczywiście. Ta, wywaliłem cię z rytmu. Mhm. Bywa. Dobra, tu mają minus 6, o kuźwa, i to przy zwolnieniu z podatków. Pięknie. Czy tutaj tylko są zwolnieni? Nie, tutaj też. Dobra, trudno. To werbunek nie mogę. Ty, ale to mnie ciekawi, że oni nie atakują tego NATO. Uff, może mi się nie podoba ta nazwa. Taka zachodnia. Jakbyś potrzebował kasy, to jestem jak najbardziej tutaj oferuję. No spoko, czekaj. Jestem na plusie. Dobra, panowie, wypad stąd i pokażcie mi, jak tutaj jest kurwa zadowolenie w tej prowincji. Jeden na plusie, dobra, wy lecicie tam. Czy ty byś mógł swoją armię mi podrzucić tego z tą większą na Ashimne? No tak, właśnie taki mam zamiar. No to już tam idę. Spoko. No to... No myślę, że takie dwie armie to... Ale... Jezu, nie zapędziłeś się troszeczkę? Wiesz co, kop z nimi tam z 300. A, czekaj, to muszę werbunek. Czekaj, to ja muszę tu wy... Pozrobiłem. Aha, dobra, dobra, tu luz, to już jakoś... Dobra, mam... Nie, no spoko. Nie, dobra, luz. Ja zrobiłem, wiesz, kolejkę do przodu i... Dobra, za późno. Jak tam uważasz, ale wydaje mi się, że troszeczkę się zapędziłeś z tą swoją armią. Oni się nie cofną, oni polecą raczej, najwyżej ja się trochę wycofam. Mhm. No oni się będą gonić. Mam tyle punktów w ruchu, że jeszcze podbiją ci miasto i jeszcze się cofnam. Takeda traktat pokojowy. Wiesz co, możemy pogadać za jakieś kilka tysięcy. A to cię będzie kosztować. 3000 ich satysfakcjonuje, o Jesus. Dawaj 4. Dzielimy się po połowie. Jeszcze ich satysfakcjonuje. Dawaj 8. Może 6 od razu, żeby kuźwa się nie szczypać. Jeszcze ich satysfakcjonuje. Dawaj 8. Kuźwa, ile oni mają kasy? Ja pierdzielę. 8. Jeszcze. Dawaj 10. No, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Naprawdę im zależy chyba, żeby... O, już być może, więc 9. Ja pierdzielę, 9000 za pokój. 9000 i dawcie mi prawo przemarszu jeszcze na 5 tur, bo potrzebuję. Albo na więcej tur. Bo w sumie no, jeszcze powrót. Nie, co ja tu piknąłem, prawo przemarszu jest, 10 tur. Dobra. I satysfakcjonuje ich wszystko. Ta. To dawaj mi 4,5 tysiąca zaraz. 9 tysięcy za pokój dostałem. Nie, to jest chore. O. Nic nie zrobi przecież, kuźwa, ten mój Metsuke to jest bóg. Ewentualnie możesz przekupić im armię. Za 9 tysięcy. No ależ powiem ci, że szkoda by mi było kasy na coś takiego. Ale ja jestem w potrzebie. Aha. Wiesz, bym sobie zaraz ich armię dziabnął i bym poleciał kawałek dalej, nie? Zobaczymy. Dobra, szoguna co kombinuje. Ale ten swoim kurwa mnichem mi
tam kurwa czaruje? 9000 za pokój, ja pierdziel. Nie przeżyję tego. Aha, no tak też myślałem, wycofaj się. Siły są wyrównane. Nawet jestem kurwa na tym. Masz większą przewagę? Nie wierzę. No, mam troszeczkę większą. No to dawaj, automat. Ale minimalnie mam większą. To jest tak kurwa prawie 50-50. No sam fakt, że cię zaatakowali, no to znaczy, że czują się pewnie, ale no... Czekaj, ja się kawałek tego wycofam, oni mnie na pewno będą gonić. Dobra, automat. No faktycznie, kuźwa, jest szansa, ale... Wydaje mi się, że to przegrasz. Ocz nie, wygrasz to. Yeah, bitches! No to jesteś w domu, Marasie. O, jeszcze awansował. Teraz się możesz odbijać od dna. Urwa, teraz... żyję! W sumie teraz możesz trochę żałować, że te farmy im popaliły. Teraz będziesz przejmować to. Ich problem. Aż się na traktat pokojowy, wypierdzielaj, zaraz zostaną taki rape. No, Sado. Rzucili swoją flotę. O, wiem, zbuduję sobie potężną flotę teraz za tą kasę. Ty, najlepsze to, że oni wycofali się na moją prowincję. Jakbyś mógł weź te pół armii swoje rozdziel i weź tą Isę przejmij sobie. Isę? Które to jest? A drugą połowę kocnij mi tutaj na górę. Nie, ja w tej chwili wiem, że mam traktat z Takedą, więc... Aha, dobra, ja, dobra, rozumiem. Ale w sumie to by nie było głupia zagrywka, jakbyś mi dał swoją połowę armii i ja potem ci ją oddam. Spoko, tak możemy zrobić. Tylko oni mają już tu 4 oddziały, więc... Nie wiem za skąd, więc... Dobra, to kogo by ci tu dać? Daj, nie wiem. Nie dam. Dobra, jedną jazdę, tam nie wiem, z dwóch samurajów z Yari. Spoko, takie wybalansowane zrobię. 4 oddziały. Masz... Nie, czekaj. Tutaj. Może dać mi trochę niedoświadczonych, oni sobie trochę podwansują. Świetnie. Tych dostaniesz. Dziękuję. Ale pożyczam im. Tak, tak, oddam w następnej turze. A ty na to Shiano Południowe teraz idziesz tym... No, będę cisnął tam. No to spoko. Słuchaj, a spróbuj przekupić tą armię. Nie da się, bo tam jest dajmo. Aha. A tamtą armię w tym zamku? Coś z tych rzeczy? Też wątpię. Znaczy już w tej chwili dokonałem próby aresztowania, więc no. No dobra, luz. Bo widzę, że oni teraz będą kurwa szli w moją stronę, nie? O, Jesus. No tak, tak. Spoko, mogę ci troszkę pomóc. Mam... To wiesz co, bierz tą połówkę armii i wal tam. Aha. Ja sobie już tutaj poradzę chyba z tą armią tych. Poradzisz sobie na górze? Na północy znaczy się. Tak, na górze mapy. Na górze mapy. Dobra. Okej, no to o, widzisz tą armię koło awarii, no to idzie właśnie tobie ze wsparciem. To ja się najwyżej tam tą moją grupką wycofam na chwilę. A tu mi port zablokowali, man. A nie, czekaj, czy ja mam z niej pokój, więc jakim prawem oni mi w port blokują? Okej, no to teraz... No w sumie nie głupio było przyjąć jeszcze to Omi, ale kurwa nie mam armii. Ja teraz będę robił blitzkrieg na moje ziemię. Dobra, a ten mi awansował przecież, bym zapomniał. Stratyk jest, co tu mamy? Dowódca konnicy to nie, admirał też nie, dowódca piechoty. Udostępnia, stań i walcz. Pod właściwym dowódcą piechoty wygrywam bitwy, poziom pierwszy. Co to daje takiego? Poziom drugi. Nie wiem, nie wiem. Plus 1 do ataku wręcz dla całej piechoty pod jego dowodzeniem. To jest całkiem niezłe. Całkiem niezłe, powiadasz, no to nie zastanawiaj się. O, i też świta jest niezły, bo mam lekarza, to szanse na śmierć to z przyczyn naturalnych to mnie nie interesuje, ale mam mistrz Sojcu. Plus 1 do obrony dla pieszych włóczników pod jego dowództwem, biorę to.
O, to już mamy koksa do tego. Braciszka pierwszego daimio. Komisarz do spraw finansów. Ofiarny. Jak to pięknie brzmi, nieprawdaż? Dobra, no to lecimy na Fukushima. No o, Yashina się odbiła od dna. Zawdą błagać o pokój. Nie, no i pięknie, pięknie jest, nie powiem. Dobra, co ja tu jeszcze miałem zrobić? No znowu coś. Aha, podatki zwiększyć, no tak. To z was już nie muszę zwalniać w takim razie. Minus 10, jakoś przeżyjecie. Ale ma ładny dochód na turę. Kto? Ja. Jaki? 9. O kuźwa. Ja ci zaraz powiem, jak ja mam. Na najwyższych podatkach. O, oferta ich satysfakcjonuje. Ja mam na dzień dzisiejszy dochód 5800. Co jakbyś potrzebował kasy, to... No, wiesz, do kogo się zgodę. Będę potrzebował na ferbunek. I odbudowę miast na pewno, nie? Bo to jest, kurde, masakra. No ten ninja może tutaj dalej sabotować ten... Nie wiem, na co tu iść, na Omi czy na Ise. No w Isie troszkę jest tych jednostek, więc ale możesz iść na... Oni dadzą sobie radę, nie? Mhm. To najwyższy... No, no nie, to iść na faktycznie. A ja sprawdzę ci, co masz w Omi, tym ninjom. Więc weź, podziel to na ten i wiesz co robić. Możesz upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu, że tak powiem. Tak, tak, tak. Już mi się to podoba. Jak kogo by tu móc męczyć jeszcze? Wiesz, tam pójdę. Może uda mi się tu jakiś zamach przeprowadzić. Może szanse są nikłe. Dobra. Tak, tu sztukę wytrenowałem. No nie, właśnie, nie wybrałem tego. Czy ja chcę do stosunków dyplomatycznych w życiu? Po co mi to? Do czasu budowy i kosztów. Doświadczenia dla werbowanych jednostek z mieczami, wow. Okej, okay, weźmiemy to. I koniec tury. Ja sobie idę światło zapalić. Zabaw czymś moich widzów. No to zrobimy, o czym była mowa. Do portu. Okej, jestem. No, szybko ci to poszło. Słuchaj, ja tak chyba wyciągnę tutaj samurajów z Jari i samurajów włóczników. Jeden oddział konnicy, ten gorszy, na to miasto niebronione. Starczy, znaczy no... Teoretycznie powinno starczyć. To też nie jest duże miasto, jakieś... A czekaj, oni jednak coś tam mają. No ale tak, mam przewagę. Tylko żebym nie stracił tej konnicy. Odkupię ci. A no tak. Werbuję u siebie w mieście. A, świetnie. Kurde, plądrowanie 7 tysięcy do zdobytych funduszy, ale minus 17 zadowolenia, tak będę miał minus 4. Nie, weź pokojową okupację, jak chcesz, to ja ci mogę dać tą kasę. Ci tak zależy na tym. Werbunek. Cholera, kasy nie mam. Dobra, teraz ta druga twoja armia. Chłopaki, szybciej. Mimo opierdalanie się. Bo chcę swoją potęgę odbudować. Jest pół na pół. O, to słabo. Nie, to wiesz co, kuźwa. Bo wiesz, te oddziały są takie troszkę pokiereszowane. No zaryzykować? Najwyżej ci odpuszczę. Nie atakuj. Nie ma sensu, jak jest pół na pół. A to jest atak na miasto, to zawsze im bardziej jakby przelicza im dodatkowe szanse. Czekaj, zrobię jako, szybki zapis, zobaczymy. No dobra. To będzie Perusowa wygrana, jeśli już. Dobra, dawaj automat, zobaczymy, co się będzie działo. Nie, nie wygrasz tego. Minimalna porażka, no mówiłem. Dobra, wczytamy szybko. Dobra. Aha, nie mogę wczytać. Musimy wyjść do menu. No dobra, to słyszymy się za chwilę. No. Okej. Dobra, witamy z powrotem. Witamy, yo, what's up, bo to pewnie kolejny odcinek. I będę kontynuować jednak oblężenie. Niech padną z głodu kutasy.
Dobrze, tak. Tutaj tylko muszę z podatków ich zwolnić. Mhm. Jakiś... Czekaj, to jest ich generał, no. Więc dajmo muszą mieć gdzieś indziej. Chyba, że mają bezkrólewie, tak jak u ciebie. Możliwe. Okej, okay, tych skurwieli dobij. No, pięknie, pięknie. Jeszcze mam posiłki. Jać, ale te trzech tak zajebistych generałów. To musi jego boleć. Problem. Tej, żyje. Nie, dobra, padli. O, jak mnie to cieszy. Tak chciałem zobaczyć ten widok już od dłuższego czasu. Ja w końcu, kurwa, oddycham na nowo. No. Myślę, że od tego momentu odbijamy się. Tak. Tylko to jeszcze, to Hattori nas w sumie teraz dzieli, tak dosłownie mówiąc. Dobra, jakbyś mógł jeszcze automat, będzie fajnie. Mhm, spoko. Ej, no i to miasto, które jest zbezczeszczone. Może troszkę odbudowali, ale... Zobaczymy. Pokojowa okupacja, super. Witamy z powrotem, nie? Ty to Achizem tak zmolestowałeś? No, ale widzę, że... Odbudowali wszystko. Nie odbudowali, tylko... A nie, nie zdążyłeś. Jedną turę, tak. Tak. No to no dobrze wyszło, nie? No. Dobra, ty tutaj siedzisz jeszcze, okej. Iga Oblegana. Coś jeszcze mogę zdziałać, dyplomacja. Wszyscy mają do mnie wrogość i niechęć. No bo wypowiedziałem wtedy tą wojnę, nie? Na twoje... dla twojego dobra, tak? Oj, to było takie piękne. Będziesz mi to wypominać, co prawda. Tak. Dobra, Kaga, raz, dwa, przyjmę w NATO, tam sobie jakieś posiłki będzie zrekrutować, ale nie mam hajsu. Masz coś hajs? Mam, pewnie. To dawaj mi tutaj, bo sobie zaraz tutaj wezmę, zrekrutuję sobie jakieś oddziały w NATO. Ty musisz, wiesz, wystosunkować ofertę. Ile cię interesuje? Masz 3600? Mam. Może bym przekupił miasto, 40% szans powodzenia. Nie, no to wątpię. Czekaj. Szkoda kasy, mówię ci. Czekaj, ja zobaczę, jak tutaj wygląda u mnie. Powiem ci, że to się nie opłaca. Dobra, luz. Przekupstwo miasta. Ile możesz mi dać? Mam 4,5 tysiąca. Mogę ci dać wszystko. Daj 3300. Zrób. Okej. Ciekawe, kiedy spłacisz. Dług narodowy. Dobra, refundacja NFZ. Się nie doczekam. Tak. Ty, ale widzę, że w NATO bym musiał odbudować coś. Wezmę sobie spelunkę do poprawy tego. Z cztery oddziały tutaj. Tu odbudowa. W werbunku nie mogę, szkoda. Armia. Tu muszę kogoś zwerbować na wszelki wypadek. Epicko, epicko. Tu się werbują. O, mi nic nie mogę zrobić. Okej, okay, dobra, kończę turę. I zobaczymy. W sumie najbardziej się teraz boję tego, że Ashina ma tam w zanadrzu jakieś mroczne siły gdzieś w okolicach swojej stolicy. No to... i tego, że no jednak Hattori tam zmądrzają troszeczkę i w sumie oni teraz tak nas troszeczkę dzielą, sorry. Zerwi umowę handlową. No Jezu, co ci Shimazu mają do moich umów handlowych? No z to mi każą je zrywać. Taketa nie będzie wychodzić z miasta, dobrze. O. Czy jednak wychodzą? Wychodzą. Mhm. I co, jak szanse? Pół na pół. Wycofaj się. O! O. Dziękuję. Wow. O, co ty tam robisz? Nic. Zleciało mi coś. Ale zrobili ci naprawdę wielką przysługę w tej chwili. Tak, dziękuję. Cijacie. Bestens totalny. Dobra, już mogę szturmować miasto z buta. Mhm. Hattori coś tam knuje. Uuu, oni idą w moją stronę, jakbyś się mógł pośpieszyć.
Hattori. W którą stronę dokładnie i którego miasta? Do... Tam gdzie ta Jo. kada była, to teraz A, Owari? prowincję, no Owari. Dobra, W tą stronę już cisną. lecę. Nie jestem tam w zasadzie, więc no. Dyplomacja, Yama. Wypowiada mi wojnę. Za Olej, mało. oni są w pizdu daleko. O! No to trudno. Co? Szkoda, bo zamaku handlowałem. Musiałem, wiesz, przystąpić do wojny. No, no, no. Aha, już są traktat pokojowy. No dobra, ale to nie będzie takie tanie. Oni Dla gdzie was. są? Tej, oni nie są tak daleko ode mnie. Aha. Oni są koło Wasaki. Wakasy. No, Wakasy. No to... No, doszedł ci kolejny problem. Problem w ciąg dalszy. Nie no kurde, wiesz, to tak jest szogun, nie? Nie możesz długo się cieszyć, no ale i tak nie jest źle, no bo przecież kurde, ileż można było dostać po dupie. A widziałem jakąś armię. No, taki mały oddział. Maszyny. O, Mignęła mi gdzieś widziałeś, tam. gdzie oni teraz są? Zaraz. Oni są na prawo, oni są jeszcze przed mostem i przez tą rzekę nie przeszli, oni bardziej będą mnie szturmować z... co to jest? Owari będą bardziej szturmować niż Mino. Owari. Aha. Na prawo do No do... Owari są, nie? Aha, łe, to tam nie jest są duże siły. Dla ciebie nie, dla mnie za duże. Dobra, spoko. Stoi gdzie stoisz po prostu i już cię nie ruszą. A czemu ty poszedłeś tędy? A czemu nie? Oni mogą... A nie, oni tędy przejdą czy nie przejdą? Którędy? Ach! Jezu, sorry. Myślałem, że ten... A faktycznie, ja nie... Nie, tu nie ma przejścia. Jestem pewien tego, na 99%. No, w sumie nie ma żadnej drogi, nie? No, tam jest rzeka tylko. Boże, pław płyną. Jak tam ci szturmy na Fukushimie idzie? W jedną turę dojdziesz? Na Fukushimie tak, powinienem. Dobrze, że przypomniałeś, bo bym w sumie chyba o nich zapomniał. Chociaż w tej chwili tak patrzę, że chyba nic z tego. Tak po malutku będziemy iść, bo tutaj nie wiem na co się porywam. Nie, jeszcze jedna tura. Jestem ciekaw, co oni tam mają. Może generałem uda mi się jakoś tam szpyknąć. No, tak delikatnie się wychylę. Nie. Nic z tego. Oj, boli mnie to, że ja tutaj siedzę, kurde, z tym wasaką, kurde, jednym oddziałem. Mhm. To są ci, którzy graniczą z tobą od zachodu, ci tak, Yanma. Tak, tak, tak. Taima, Tango. Wiesz co, to polecę ich tam przeszpiegi, na przeszpiegi troszeczkę. Jest Tango, a gdzie jest Cash? No wiesz, może w tej chwili skup się bardziej na tym zachodzie faktycznie, bo od wschodu... Jak milutko, zobacz co tu się dzieje. kolejna gwiazdka. Tak, no. Tylko będę musiał jeden oddział, nie wiem czy przejdę przez Kyoto. No masz z nimi wojnę. Nie no, oni się nie zaatakują, możesz kurde im stać pod murami, oni nic nie zrobią. Ej, ty kolego Metsuka mnie zaczynasz denerwować, a dlaczego ja ci nie dałem drugiej świty? No tak, teraz by się przydało. No nic, niestety straciłem mojego Metsukę, co mnie boli. No mógłbym ich teraz powerbować mnóstwo w sumie. No tak, mnóstwo, tylko nie mam gdzie. Tutaj jednego Metsukę proszę. Może jednego ninja też by się przydał. No. Tu mi się werbunek zakończy. Słuchaj, w sumie bym mógł tutaj spróbować szturm na Tango i twoim tym oddzielikiem na Tambę. Spróbować zawsze możesz. A co z tego wyjdzie? Z Etsizen pójdę na Kagę, pięknie. O, armia się koło Enzu uzbierała. Mhm. Ashimy. To jest najmniejszy problem teraz. No raczej.
Są daleko. Jak tutaj... Nie, tutaj się budowali ci łucznicy, jeszcze się werbują, świetnie. Co ty tam knujesz ciekawego? Co tworzę już tam, którąś armię z kolei już. Nawet, ja nawet nie patrzę gdzie, po prostu werbuję wszędzie. Mam tyle kasy, że mogę sobie na to pozwolić. W sumie przydałby mi się wasal po tamtej stronie w Tambie. No ja nim nie zostanę na pewno. Albo w Tango. Jeden wasal, żeby ich kurwa odgrodzić ode mnie. Mhm. Dyplomacja. Takeda, może prawa handlowe. Satysfakcjonuje ich, dobra. Pohandlujemy przez ostatnią turę waszego istnienia. Dobra, jak tam mój ród? A, spoko. Mój daimon, tam 17 lat, a już honorowy. Dziękuję. No i Takeda właśnie przestaje istnieć. Jest lekka przewaga, nie duża, ale lekka. No widzę, bo im się dwa oddziały, wiesz, wyczarowały. Dobra, czyścimy z automatu, zaczynamy. No powinieneś wygrać. Mam nadzieję, że nie stracisz oddziałów. Są mi one bliskie mu sercu, o tym endo. Jedno oddział padł. Dobra, tutaj musimy dać im... Jeden oddział za cenę... Takedy, upadku Takedy to... Nieduża strata. Ale ta twoja armia z tym daimo to żal. Która? Ta, która stoi za tobą? Tej dojdę w jedną turę do Tamby, czy nie? Twoją armią z tego Omi. Tamby? Gdzie jest Tamba? Tamba jest pod Tango. A, racja. Nie sądzę. Będziesz musiał ten to Kyoto ominąć, bo ono tutaj dosyć takie... Chociaż nie, możesz... Właściwie nie wiem. Trudno powiedzieć, ale wiesz, kurde, czy tam nikogo nie ma na pewno? No nie ma na pewno. W sumie nie zabezpieczasz się za bardzo od tego zachodu. Mógłbyś tam bardziej... Czemu się wycofałeś? Bo były chujowe szanse. Aha. Tu muszę tych zwolnić durni z podatku. No to durnie. Daszka trochę kasy? Spoko. Bo jestem na minusie. Ile tam potrzebujesz? Tak z 500 chociaż, żeby chociaż jeden oddział przeszkolić. No spoko. Nie, albo wiesz co? Poczekaj, splądruj jedną wiochę. Nie musisz, nie plądruj, ja ci dam to.